Okej, okay. Właśnie Wam przedstawiam Junaka RS 125 Pro. Mamy funkę, nówkę, sztukę nieśmiganą jeszcze, dopiero co złożoną. Zaczniemy tutaj może od tyłeczka. Niczym on się praktycznie nie różni od RS-a zwykłego, tylko tym, że ma tarczę zaciskową zamiast hamulca bębnowego. Tarcza ma zacisk dwutłoczkowy, tak jak tutaj widać. Jest nowa obudowa tłumika. No i oczywiście jest troszeczkę inny pług. I jest nowy oczywiście silnik. Jest to silnik 125 cm chłodzony cieczą. Tarcza hamulcowa z przodu, tak jak w starym RS-ie. Łapki z tyłu są już troszeczkę bardziej dopracowane, bo mają takie dwa cycki do zamocowania na przykład jakichś gum mocujących czy tego typu. Stopka jest stalowa i jest karbowana. Stopka dla kierowcy, dźwignia zmiany biegów. Jeszcze nim nie jeździliśmy. Niestety firma zamyka dzisiaj w swoje podwoje, więc będziemy musieli się zmykać. Jakiś film z jazdy, pierwszy dopiero w poniedziałek. Gaźnik Migumi, tak jak w motocyklu z chłodzonym powietrzem. Tu macie jednostkę napędową chłodzoną cieczą. Silnik jednocylindrowy, czterozaworowy. I tak jak już mówiłem wcześniej, chłodzony jest cieczą. Tu macie chłodniczkę, proszę bardzo, ładna, skrępna, sympatyczna. Lampa praktycznie też się niczym nie różni. Różni się za to kierownica. Kierownica jest mocowana do kolumny amortyzatorów. I teraz tak, mamy dodatkowo na kierownicy mamy światło awaryjne, tak? Możemy sobie włączyć światło awaryjne. Tak jak w RS-ie mamy dźwignię ssania, świateł, kierunkowskazy, sygnał. Stacyjka nasza teraz jest już zabezpieczona tutaj takim dodatkowym dynksem. O, możemy ją sobie zablokować. I to jest praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o nowości. Jeżeli chodzi o Junaka RS 125 Pro, to są wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do Junaka RS Pro, czyli mamy silnik chłodzony cieczą, ma ten silnik 12 koni, prędkość maksymalna 125 cm, jeszcze taki dobry tej cwance jest, o, proszę bardzo, gniazdo USB, można sobie w czasie drogi ładować, podłączyć tutaj nawigację, ładować telefon czy tablecik. Tak wygląda Junaczek RS 125 Pro. Mam nadzieję, że jazdę zrobimy dla Was już w poniedziałek w całej okazałości. Pozdrawiam. Do usłyszenia.